Około 50 osób czuwało pod kościołem w Brznikach koło Sejn. To już piąta doba ich protestu przeciwko odwołaniu księdza Władysława Napiórkowskiego z miejscowego probostwa. Do tej pory parafianie oczekiwali na przedstawiciela kurii. Nocą postanowili, że dziś lub jutro sami skonsultują się z kurią biskupią w Ełku i umówią się na spotkanie. Oczekują, że ksiądz biskup ich wysłucha i odstąpi od odwołania proboszcza Władysława Napiórkowskiego z parafii w Brznikach. Chcemy się wybrać, zobaczymy, kiedy ksiądz biskup miałby dla nas czas. No, chcielibyśmy albo jutro, albo w czwartek. Pojechać jak najszybciej. Uważamy, że skoro do tej pory nikt się nie pojawił, to znaczy, że jest czas na rozmowę i szybką rozmowę teraz. Podczas nocnego czuwania były rozmowy i modlitwa. Zebrani doskonale przygotowali się do protestu. Mają kuchnię polową, w której przygotowują ciepłe napoje i posiłki. Był migosik, teraz jest kompot z rabarbaru. No, ludzie tutaj są, no i trzeba po prostu jakoś to wszystko ogarnąć, żeby po prostu ludzi wyżywić, tak samo, prawda? Denerwujemy się troszkę. Smutno. Czekamy na jakieś rozwiązanie, żeby nam zostawili naszego proboszcza. Tyle. Jak noc? Jak noc, ciemno. Trochę pod latarnią widniej. Jak na razie cierpliwie siedzimy tutaj i czekamy wszyscy na jakieś decyzje. Dobra. Mamy nadzieję, że przyjdą jakieś naprawdę owocne. Że uśmiechniemy się wreszcie i powiemy, że jest już nam dobrze i spokojnie. My tutaj jesteśmy po to, żeby protestować przeciwko tej trochę może nieprzemyślanej do końca decyzji biskupa. Chcemy pokazać przez swoją postawę, no, że bronimy słusznej sprawy, że wierzymy w to. Przypomnijmy, że pikieta pod kościołem w Brznikach rozpoczęła się w sobotę. Parafianie nie zgadzają się z decyzją biskupa Łódzkiego, który odwołał ich proboszcza i wyznaczył nowego księdza. Powodem miały być zaniedbania administracyjne, których dopuścił się proboszcz. Tymczasem miejscowi mówią, że ich ksiądz jest wspaniałym duchownym, ciężko pracuje przy remoncie kościoła i nie chcą zmian. Decyzja biskupa ma wejść w życie 1 lipca. Parafianie jeszcze nie wiedzą, jak zareagują na przyjazd nowego proboszcza. Wierzą, że biskup ich zrozumie i zmieni zdanie. Ufamy wszyscy, że do tego nie dojdzie. Właśnie dlatego, o czym wspominałam wcześniej, bo księdzu biskupowi i kurii biskupi również zależy na dobru Kościoła. I my mamy wspólny cel i wypracujemy kompromis. My jesteśmy na to gotowi. I to, że tutaj stoimy dniem i nocą, to świadczy o tym, że my jesteśmy gotowi do rozmów z kurią i teraz, i za godzinę, i godzinę temu, i jutro, kiedy znajdzie dla nas czas. A jeżeli nie znajdzie tego czasu, to my jesteśmy gotowi wsiąść w samochód i pojechać. I rozmawiać. Zobaczymy 1 lipca. Nie uprzedzajmy jeszcze wypadków. Jeszcze jest tyle dni, jeszcze tyle może się wydarzyć. Działamy spontanicznie, a więc nie możemy przewidzieć do końca. My nie wiemy, co będzie jutro. Także poczekajmy do tego 1 lipca.